Do głównych zadań Społecznej Straży Rybackiej należy zwalczanie kół sowników oraz zapobieganie dewastacji środowiska. Obszarem jej działania są wszystkie powierzchniowe wody śródlądowe na terenie powiatu kołobrzeskiego. Jak mówi starosta, to najprawdopodobniej jedyna tak dobrze wyposażona jednostka społeczna i samorządowa. Tutaj nie ukrywam, dostaliśmy dofinansowanie, kiedy pisaliśmy strategię dotyczącą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, PO Ryby, ten program operacyjny ryby, no to zwróciliśmy bardzo mocną uwagę na rzecz związaną z ochroną środowiska, no i w tym momencie te środki zostały przeznaczone na wyposażenie straży, społecznej straży rybackiej. Kiedy nasi strażnicy mają spotkanie z innymi, opowiadają, czym dysponują, no to tam jest po prostu, nie wiem, czy to jest zazdrość, ale na pewno duża powaga, proszę Państwa. Po pierwsze, samochód terenowiony, tak? Taki z napędem na 4 koła. Specjalna łódź motorowa, płaskodenna, bardzo odporna na ewentualne uderzenia. Niedawno nabyty quad. Dron. Profesjonalny, duży dron. Noktowizja, termowizja, tak? Czyli noktowizja, która widzi powiedzmy w nocy, termowizja, która widzi powiedzmy różnicę w temperaturach. To jest na przykład bardzo istotne przy poszukiwaniach na przykład osób zaginionych. W Społecznej Straży Rybackiej działa 23 strażników. Wszyscy są w pełni wyposażeni oraz umundurowani. Współpracujemy z innymi jednostkami, przede wszystkim z tymi jednostkami, które mają legalny przymus. Mam tam się Straż Graniczną, bo to jest też jednostka, która nas wspomaga. Oczywiście policja, współpracujemy ze Strażą Leśną i często te patrole są mieszane. Tak, mieszane w ten sposób, że jadą strażnicy leśni, jadą Straż Graniczna albo policja i jedziemy my. Straż Leśna, proszę Państwa, no obszary rzeki Parsenty to również obszary leśne, tak, te powiedzmy po lewej lub prawej stronie brzegu, więc Straż Leśna wykorzystuje sobie patrol na kontrolowanie swoich czynności, my swoich, jest tego efekt. Czy też akcje poszukiwawcze, na przykład też takie akcje poszukiwawcze braliśmy udział. Według starosty dzięki doposażeniu straży w kolejny sprzęt zostały usprawnione działania w terenie, co przyczyniło się do zwiększenia skuteczności strażników, przeciwdziałanie kłusownictwu i nielegalnym połowom na rzece Parsencie i jej dopływach. Na gorącym uczynku, co chcę bardzo mocno podkreślić, udało się złapać dwóch kłusowników. Oni zostali przekazani policji, a policja skierowała wniosek do sądu. Nie wiem, jakie tam zapadają wyroki, ale mam nadzieję, że wysokie. Natomiast, proszę Państwa, samo fakt u tych osób, które mogły być potencjalnymi osobami, które chciałyby kłusować, fakt, że istnieje tego typu jednostka, tak sprawna, tak świetnie wyposażona, powoduje, że to kłusownictwo spada. Tak? Ludzie wiedzą, że wyjście nielegalne w tym charakterze, no może skutkować bardzo szybko momentem złapania. My szczególnie mamy swoje miejsca, żeby powiem ulubione, które są z kolei ulubionymi miejscami kłusowników i my się tutaj znamy z tych miejsc, więc sytuacja jest tego typu, że tego kłusownictwa jest coraz mniej. Sprzęt, który jest na wyposażeniu Społecznej Straży Rybackiej, został zakupiony dzięki dofinansowaniom pochodzącym m.in. z programu operacyjnego Rybactwo i Morze. I powiat nadal będzie ubiegał się o takie dofinansowania. Ten sprzęt też oczywiście, proszę Państwa, w jakimś momencie się będzie starze, będzie się pojawiał nowy, więc zakładam w nowej perspektywie, bo w chwili obecnej są pisane strategie na nową perspektywę dotyczącą tego programu operacyjnego rybołówstwo. Również środki na to się znajdą, no bo każda rzecz się wyeksploatuje, tak? Przypomnę, że również żeśmy umądrowali, tak? Naszych strażników, to nie jest tak, że nie chodzą, powiedzmy sobie, tam w jakichś cywilach. Wszyscy są ubrani jednakowo, od stóp do głów, począwszy od butów, spodni, kamizelek, odzieży letniej, zimowej, nakryć głowy, no rękawic, niczego nie brakuje.